Przede wszystkim ta konferencja jest kontynuacją naszych rozważań z ubiegłego roku, przy czym ubiegłoroczna konferencja była taką konferencją diagnostyczną. Chodziło o to, żeby sprawdzić, co jest złego, jakie zmiany, które były wprowadzane w poprzednich latach, nie powinny zostać nadal utrzymywane w prawie karnym procesowym. Ta konferencja służy temu, żeby te diagnozy postawić i zaproponować kierunki zmian. To ma też znaczenie ze względu na rozpoczęcie pracy Komisji Kodyfikacyjnej. Mamy tutaj wśród ekspertów także członków Komisji Kodyfikacyjnej i dowiemy się, w jakim kierunku te zmiany będą. Gdyby poszukiwać odpowiedzi na pytanie o zmiany, które trzeba wprowadzić niezbędnie w procesie karnym, to ja dzieliłbym to na dwie kategorie. Takie, które powinno się wprowadzić niezwłocznie, żeby uporządkować proces, usunąć najbardziej patologiczne elementy, i takie, które powinny być konsekwencją przemyślenia modelu procesu de novo. Teraz jeśli chodzi o te pierwsze, to ja przede wszystkim usuwałbym te regulacje, które czynią prokuratora podmiotem posiadającym kompetencje do własnego decydowania o decyzjach podejmowanych przez sąd. Warto byłoby zastanowić się nad modelem związanym z postępowaniem dowodowym. Coś, co jest dla nas potężną bolączką, to jest postępowanie związane z dowodem sporządzanym przez osobę posiadającą wiadomości specjalne, czyli biegły. Tych zmian jest dużo, niektóre mają charakter fundamentalny, zmieniający proces, niektóre porządkujący go tylko w pewnych częściach czy aspektach, ale należy na pewno istotnie przebudować strukturę procesu karnego. Wydział ma tutaj wiodącą rolę na rynku szczecińskim, właśnie próbując gromadzić wszystkich możliwych prawników po to, aby właśnie rozmawiać o prawie nie tylko karnym, ale w ogóle. No i rolą Wydziału między innymi jest to, aby również w momencie, kiedy dokonuje się nowelizacja procesu karnego, brać w tym czynny udział. Jest to też dla nas przede wszystkim ogromna szansa, żeby móc porozmawiać z autorytetami i wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie prawa, no i czerpać z ich wiedzy i dorobku. Ta konferencja też stwarza możliwość porozmawiania o kluczowych sprawach dla postępowania karnego, jak i również do stworzenia merytorycznej przestrzeni do dysputy między teoretykami a praktykami odnośnie zmian, jakie panują w obecnym czasie, no i do wypracowania jakichś metod rozwiązywania obecnych wyzwań. Wydział nie tylko ma tutaj taką rolę, byśmy widzieli rozmowy z naukowcami, ale także jest to coś, co ma dawać pewien sygnał dla studentów, aby właśnie patrzeć na to, że prawo nie jest czymś, co jest stałe, że ono się po prostu cały czas zmienia. I tutaj właśnie rola Wydziału między innymi polega na tym, aby pomagać studentom rozumieć te zmiany i właśnie w toku kształcenia im je pokazywać. To spojrzenie ekspertów i to spojrzenie młodych ludzi na to, jak proces powinien wyglądać, to jest coś, co da sumę w postaci tego, żeby prawo karne procesowe zmienić, bo przecież czas na zmiany.